Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski, miło mi jest Państwa powitać z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie telewizji Trwam, porozmawiamy w tym odcinku na temat spraw budżetowych w Unii Europejskiej, między innymi w kontekście umowy TTIP oraz CETA i innych spraw gospodarczych, monetarnych. Zaprosiłem tutaj do studia w Parlamencie Europejskim pana posła Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga, członka Komisji do Spraw Budżetowych i Monetarnych, ale również zajmuje się pan Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Dziękuję za przybycie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Witam pana, witam państwa. Panie pośle, zaczniemy od słów pana premiera Morawieckiego, który wskazał, że wartość płatności okresowych płynących z Brukseli w ciągu ostatniego roku dla Polski wyniosła blisko 1 miliard euro. Czy pan się z tym zgadza? To jest po pierwsze. A po drugie, jak to jest, jeżeli chodzi o beneficjenta polskiego w kontekście wykorzystywania funduszy unijnych? Tak, zgadzam się, bo pan premier Morawiecki przy udziale swojego zastępcy Jerzego Kwiecińskiego zrobił to, czego nie udało się Platformie Obywatelskiej wcześniej. To znaczy się wykorzystać środków finansowych perspektywy 2007-2013. Te pieniądze, to groziła nam utrata tych pieniędzy dla Polski. Natomiast pan premier doprowadził do sytuacji takiej, że Komisja Europejska zgodziła się na zamianę projektów i stąd zostały rozliczone inwestycje, przedsięwzięcia inwestycyjne wykonane. Mówiąc o perspektywie 2007-2013, to pamiętajmy o tym, że w tym wypadku to było jeszcze plus 3, czyli 2015 rok, 2016 do końca pierwszego półrocza można było taki manewr wykonać ze zgodą Komisji Europejskiej. A panie pośle, jak to jest w kontekście rewizji budżetowej? Bo pamiętamy, jak były głosowane ramy finansowe, wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 i w pewnym dokumencie była mowa o rewizji budżetu. To był, jak pamiętam, rok 2016, czyli obecny. Tak, do rewizji budżetu dojdzie, bo w tej chwili jakieś prace trwają, dlatego że mowa jest o perspektywie finansowej kolejnej 2014-2020. W sytuacji, jaka jest w tej chwili w Europie, problem z imigrantami, ale przede wszystkim no, kryzys gospodarczy. Na pewno już można powiedzieć w ten sposób, braknie pieniędzy w unijnym budżecie tej siedmiolatki, czyli tych prawie 1 biliona euro, które na perspektywę właśnie w tym ramach czasowych są przeznaczone. To nie obawia się pan tego jeszcze w kontekście Brexitu? Mamy 2020 rok, te wieloletnie ramy finansowe, jeżeli notyfikują Radę Europejską i ten proces negocjacyjny dojdzie do skutku? Bardzo się obawiam, dlatego że mówiąc o rewizji budżetu właśnie w tych ramach finansowych jest mowa o otwarciu kopert narodowych. A póki co bez tej rewizji nie otwiera się, nie ma możliwości otwarcia kopert narodowych, czyli mówiąc na prosto, uszczuplenia poszczególnym państwom pieniędzy, które mają praktycznie, wydawać by się mogło, zagwarantowane w przedziale czasowym 2014-2020. Natomiast się nie obawiam tyle skutków Brexitu, dlatego że na pewno do końca tej kadencji płatnikiem składek będzie Wielka Brytania. Natomiast jest taka sytuacja, że to, co powiedziałem wcześniej, kryzys gospodarczy doprowadza do zmniejszenia produktów krajowych brutto poszczególnych członków Unii Europejskiej, którzy są płatnikami właśnie tych składek. Natomiast wysokość składek odstala się od produktu krajowego brutto. Dodatkowe pieniądze niezbędne, o których się jeszcze nie mówiło przy negocjacjach dotyczących perspektywy finansowej 14-20, niezbędne celem zaspokojenia, no, załatwienia problemu w jakiś sposób kryzysu imigracyjnego, są niezbędne i to nie małe pieniądze. Tych pieniędzy nie ma. I obawiam się tej rewizji, a przede wszystkim skutków tej rewizji. Teraz pytanie, czy unijni liderzy, gdyby byli świadomi, że Brexit jest możliwy, czy ustalaliby takie ramy finansowe 2014-2020, czy nie lepiej byłoby to ustalać na 3 lub 5 lat do przodu? To jest też pytanie i trzeba na to pytanie być może teraz odpowiedzieć, bo nie wiadomo, jak potoczy się sytuacja gospodarcza w przyszłości. Można nad tym się zastanawiać i należałoby nie tylko zastanawiać się nad tym, ale przeprowadzić konkretną rzeczową debatę, bo póki co w tych uwarunkowaniach prawnych, jakie są, są określone w sposób jednoznaczny te siedmiolatki i stąd należy dokonać zmian w przepisach. Ale ma pan rację.
nad tym się trzeba zastanowić. Dlatego, że po raz pierwszy, jeśli chodzi o budżet, który w tej chwili jest na etapie końcowym procedowania roczny, czyli 2017, Komisja Europejska założyła zmniejszenie dochodów do budżetu na rok 2017 o kwotę około 9 miliardów euro. Dotychczas w historii Unii Europejskiej, przynajmniej od 20 lat, takiej sytuacji po prostu nie było. Powszechnie wiadomo, że Parlament Europejski zajmuje się budżetem ogólnym na dany rok, na przykład na rok 2017. Wspomniał Pan o kryzysie gospodarczym, jest kryzys migracyjny. Można sięgnąć wstecz do decyzji Rady Europejskiej. Jak Rada Europejska podchodzi do problemu migracji, że rozporządzenie, przypomnieli, zostało przyjęte nie tak dawno, dotyczące Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. I teraz w kontekście budżetowym, bo o tym rozmawiamy. Według Pana dobrze jest zaplanowany ten budżet na rok 2017. Czy widziałby Pan jakiś transfer środków właśnie związany z tym problemem migracyjnym? Bo to jest również wpisane, prawda, w zapatrywanie się na taki problem, jak właściwie zareagować na zatrzymanie niepożądanych osób i odeskortowanie ich we właściwe miejsce. W ogóle konstrukcja budżetu Unii Europejskiej, te roczne budżety i sposób procedowania czy opracowania projektu budżetu przez Komisję Europejską, proszę Pana, w ogóle mi się nie podobają. Jest to metoda wskaźnikowa, która nie odzwierciedla konkretnych, dających się przewidzieć potrzeb wydatków na następny rok. Natomiast to, o czym Pan mówił, mówiliśmy wielokrotnie też gdziekolwiek, czy na komisjach, czy nawet na sesji plenarnej, ale niestety to dość nieśmiało, o problemie imigracji. W niewystarczającym stopniu sprawa imigracji, czy przeciwdziałania skutkom imigracji jest tutaj jakieś zabezpieczenie, bo 2,2 miliarda euro to jest stanowczo za mało przy rosnącej ciągle fali imigrantów. Pyta Pan o Straż Graniczną. Tak, tutaj wydaje się, że właściwie podchodzi Komisja Europejska, bo na Straż Graniczną, na utworzenie praktycznie tej wspólnej Straży Granicznej przewiduje się 3 miliardy euro. Ale jeszcze przypomnę, co przed chwilą powiedziałem, 2,2 miliarda euro na sprawy związane z imigrantami. Wiemy, że to jest dalece niewystarczająco, bo niestety zabezpieczenie, zapewnienie realizacji umowy szczytu nadzwyczajnego z Turcją pokazuje, że te pieniądze na sprawy imigracyjne powinny być co najmniej pięciokrotnie większe. A czy sprawy imigracyjne, to ma Pan również na myśli łączenie tego pojęcia z problemem terroryzmu potencjalnego? Badania zagrożeń, na przykład jeżeli chodzi o środki na wywiad, na informacje pomiędzy krajami, jeżeli chodzi właśnie o agencje wywiadowcze. Jeśli chodzi o agencję wywiadowczą czy Europol, również są przewidziane środki finansowe i niemałe, bo w okolicach około miliarda euro, ale wydaje mi się, że dalece niewystarczające. Dlatego, że po tym, co widzieliśmy w roku ubiegłym, a szczególnie w tym roku, widzimy, że Europa jest odsłonięta, jeśli chodzi o właściwe zapobieganie aktom terrorystycznym, których byliśmy świadkami praktycznie nawet i tutaj w Brukseli. Jest to temat naprawdę niedostatecznie wyważony i nienależycie potraktowany również finansowo. A gdyby tak Polak, jeden, drugi, trzeci, zapytał Pana, czy obecna perspektywa finansowa po prostu jest dobra dla Polski? To jest proste pytanie, ale takie konkretne, bo trzeba tutaj wziąć pod uwagę różnego rodzaju resorty, prawda? Wspólną politykę rolną w Parlamencie Europejskim, polskich rolników, ale i nie tylko. Proszę powiedzieć, jakby Pan krótko i na temat odpowiedział na to pytanie? Bardzo dobre pytanie i bardzo ciekawe pytanie. Ja odpowiem na to pytanie, szanowny Panie, szanowni Państwo, również z perspektywy swojego wielkiego doświadczenia samorządowego. W Parlamencie Polskim pracowałem 9 lat, tutaj pracuję praktycznie 2,5 roku, ale w samorządzie byłem bardzo długo. Cieszy mnie, że w tej perspektywie finansowej gros środków, bo ponad 60% tych środków unijnych, złe pojęcie, ale powiem za chwilę dlaczego, jest do dyspozycji samorządów. Jest to wielka szansa dobrego wykorzystania środków finansowych, natomiast w poprzedniej perspektywie nie uszczegliśmy się właśnie tych problemów czy kłopotów z należytym wykorzystaniem środków finansowych.
bo jeśli przeznacza się środki finansowe unijne na szkolenie fryzjerów dla psów, a takich projektów autentycznie idiotycznych mieliśmy bardzo dużo, to pamiętajmy, że również w ramach tych programów regionalnych czy programów centralnych powstawało szereg inwestycji, które do nikogo, dla nikogo i niczemu nie były potrzebne. Natomiast w tej chwili wykończone, zakończone, wybudowane stanowią dodatkowe koszty, przynoszą dodatkowe koszty, czyli koszty utrzymania. I kolejna sprawa do pana pytania. Można być zadowolonym, jeśli chodzi o wysokość środków, i ten rachunek, bilans, wysokość składki, którą my płacimy i potencjalne możliwości pozyskania środków finansowych, ale tylko ograniczmy się do tej perspektywy czasowej 2014-2020, bo z całą pewnością w następnej perspektywie finansowej Polska będzie płatnikiem netto, czyli mniej dostaniemy, aniżeli w formie składek odprowadzimy. Dlatego tak ważne jest należyte wykorzystanie środków finansowych w tej perspektywie. A jeżeli chodzi na przykład o przywrócenie części środków na przykład taki projekt wielki, jak Łącząc Europę, mam na myśli tutaj konkretnie infrastrukturę. No, to jest dla wielu ludzi bardzo ważne, bo z tego projektu wiadomo, na co idą pieniądze. Wiem, do czego pan zmierza i w odpowiedzi swojej rozbudowuję troszeczkę to pytanie, bo to jeszcze chodzi o horyzont 2020. Natomiast te środki finansowe z tych dwóch programów zostały zdjęte. Niepotrzebna była tutaj zgoda nawet Parlamentu Europejskiego i przeznaczone na popularnie zwany plan Junckera. Jeśli chodzi o pieniądze czy inwestycje, które mają być realizowane z planu Junckera, my Polacy nie możemy być zadowoleni. Bo czy to pieniądze na infrastrukturę, mówiąc o programie Łącząc Europę, czy nawet i Horyzont 2020, te pieniądze poszły na bogate i dobrze zaopatrzoną w infrastrukturę rejony, obszary na przykład krajów Beneluxu, Niemiec, Włoch, czy nawet i Hiszpanii. Próba przywrócenia tych pieniędzy, które zostały zabrane na plan Junckera z tych dwóch programów, była 26 października na sesji plenarnej w Strasburgu, gdzie Parlament Europejski opowiedział się za przywróceniem tych środków finansowych. Jaki będzie finał, trudno przewidzieć, bo w tej chwili trwają te procedury koncyliacyjne dotyczące budżetu na 2017 rok i zobaczymy, czy tutaj strony, czyli Parlament Europejski, Rada Europejska, Komisja Europejska wypracują jakiś konsensus, czy też dojdzie do sytuacji takiej, że to Komisja Europejska będzie musiała od nowa przedkładać projekt budżetu. Boję się tego rozwiązania, jeśli chodzi o nowe procedury, dlatego że pozostalibyśmy na tym tak zwanym prowizorium budżetowym przez parę miesięcy, a może nawet i pół roku. Pamiętamy, jak w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego był spór dotyczący środków, dotyczący budżetu. Niektórzy się domagali tego, aby budżet był bardziej elastyczny. Pamiętamy te rozmowy i dyskusje w Parlamencie Europejskim. Szanowni Państwo, tak jak zapowiadałem, dwa konkretne tematy dotyczące również spraw finansowych w Unii Europejskiej, CETA i TTIP. To są umowy handlowe. Pierwsza umowa już negocjowana tutaj, podpisana w Brukseli pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. I panie pośle, jak pan ocenia tę umowę w kontekście bezpieczeństwa i zabezpieczenia, jeżeli chodzi o interesy Polaków co do żywności? Bo niektórzy o to pytają i tutaj Unia Europejska, konkretnie Komisja Europejska przedstawiła pewne normy, pewne zasady, że to bezpieczeństwo będzie podlegało normom unijnym, wysokim standardom. Teoretycznie tak, natomiast ja widzę bardzo dużo zagrożeń co do wynegocjowanej do sierpnia 2014 roku CETY. Boję się, że dla Europy otwiera się rynek 40-milionowy, bo tyle mniej więcej liczy Kanada, dla Kanady otwiera się 500 milionowy rynek europejski. Pamiętajmy o tym, że na terenie Kanady zarejestrowanych jest co najmniej 42 tysiące podmiotów amerykańskich, USA, które obejmowałaby ta umowa również i w związku z tym TTIP byłby niepotrzebny. Trudno jest mi przewidzieć, jak się
to zakończy, na pewno będzie pierwszy. A zadowolony pan jest, że Walonia się zgodziła, bo obserwowaliśmy tutaj sprzeciw, prawda? I nie wiadomo było do końca, czy ten szczyt Unia Europejska-Kanada zostanie zorganizowany w Brukseli. Tutaj Polska nie złożyła jakiegoś konkretnego przeciwwskazania, że nie, my się sprzeciwiamy tej umowie. Wszyscy się zgodzili oprócz małej Walonii, która uległa na samym końcu. Argumentom, jakim to można się domyślać. Natomiast byłem zadowolony, że Walonia to robi. Natomiast zauważcie Państwo, że nie było tego szumu medialnego i obrazy Walonii czy w ogóle Belgii, jakoby była w przypadku postawienia się właśnie strony polskiej. Na spotkaniach z członkami rządu swoje obawy, a mam ich bardzo dużo, jeśli chodzi o właśnie przemysł rolno-spożywczy, czy chodzi mi o rolnictwo, losy polskiego rolnictwa, czy sprawy rozstrzygnięć arbitrażowych, przedstawiałem. Jestem bardzo zaniepokojony i jeśli chodzi o mnie, to w czasie sesji plenarnej będę głosował przeciwko. Dlatego, że analizy dokładnie tego robiłem, w ogóle tych zagrożeń i więcej zagrożeń widzę aniżeli szans. Natomiast jest jedna sprawa jeszcze. Przeciwko CETA odbywały się protesty w szeregu dużych miast europejskich, w Niemczech, Holandii, we Francji i najprawdopodobniej będzie chyba referendum w Holandii. Referendum w Holandii, gdy będzie skuteczne, a wierzę, że może być skuteczne w przypadku tego kraju, może jeszcze dużo zamieszania wprowadzić na etapie ratyfikacji właśnie tej umowy. Właśnie trzeba powiedzieć, że to jest taka umowa łączona, może obowiązywać prowizorycznie, czyli dotyczy tego tylko i wyłącznie, jeżeli coś leży w kompetencji Unii Europejskiej, ale później po głosowaniu w Parlamencie Europejskim. A ratyfikacja, no to już dotyczy również państwa polskiego i innych krajów, które to podpiszą. Dokładnie, prawda? Ale wymienił pan jeszcze TTIP. TTIP, no tak, Donald Trump, zwycięzcą w wyborach prezydenckich. Zapowiedział, że gdy wygra, nie dopuści do podpisania tej umowy, argumentując to złymi doświadczeniami Amerykanów z NAFTY, czyli tutaj umowy podpisanej przed laty między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Natomiast ja... Jeśli będzie chciał być prezydentem wszystkich Amerykanów, to dla wielu Amerykanów ta umowa z pewnością jest ważna, jak i dla obywateli Unii Europejskiej. Niesie również zagrożenia. To Donald Trump zauważył, mówiąc, artykułując to w kampanii wyborczej. Natomiast ja bardzo bym się obawiał właśnie umowy Unia Europejska, Stany Zjednoczone i mam nadzieję, że tutaj Polska zachowa się nieco inaczej. Nieco inaczej. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Te dwie umowy są szeroko dyskutowane, Szanowni Państwo, tutaj w Parlamencie Europejskim. Jeszcze chciałem Pana zapytać, jako eksperta ze wspólnej polityki rolnej w Parlamencie Europejskim, w Komisji do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak Pan widzi problem polskich rolników w kontekście nowej perspektywy budżetowej? Pamiętamy szerokie dyskusje w kontekście sprawiedliwego podziału dopłat bezpośrednich dla rolników poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Czy to jest jeszcze o co walczyć, czy to jest kwestia pójścia na ugodę negocjacyjną z danymi krajami i podjęcie ryzyka, czy też nie ryzyka, aby być po prostu realistą w tym temacie? Panie redaktorze, walczyć musimy. To jest polska racja stanu. A żeby doprowadzić do sytuacji takiej, że rolnik w Polsce będzie tak samo traktowany jak we Francji, w Niemczech, czy we Włoszech, czy Hiszpanii. Różnica w dopłatach i należy doprowadzić do właściwego traktowania rolnictwa. No ale dopłaty bezpośrednie płyną, prawda, do Polski. Ktoś mógłby zapytać, czy nie uważa pan, że teraz rolnikom jest o wiele lepiej, aniżeli przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Niektórzy protestowali, żeby do Unii nie wchodzić. No jednak, gdyby zabrać im te pieniądze, to by się oburzyli, prawda? No dobrze, no to dlaczego rolnik polski dostaje trzykrotnie mniejsze pieniądze od rolnika niemieckiego, czy rolnika francuskiego? A jakby zapytać, oni mają euro, my mamy złotówki. I dzięki temu, że mamy złotówki, właśnie Polska jako jeden z nielicznych krajów oparł się kryzysowi ekonomicznemu, o którym to na początku tego programu mówiliśmy, natomiast wskaźniki na przyszły rok są fatalne. To w strefie euro jedynie gospodarka ma się rozwijać na Słowacji i w Irlandii, to w Polsce, w Rumunii, w Bułgarii ma najszybciej rozwijać się gospodarka spośród tych krajów unijnych. I dlatego, że
mamy złotówkę, nie mamy euro, kryzysowi, mogliśmy się wcześniej oprzeć i w tej chwili prowadzić gospodarkę w taki sposób, żeby ona się rozwijała. Niektórzy do klubu euro przystępują. Nie tak dawno widzieliśmy małą Litwę, która, jak to Europejski Bank Centralny tutaj opublikował pewien dokument, spełniła pewne warunki, bo to nie można tak sobie przystąpić po prostu do strefy euro. Została przyjęta. Jaka jest sytuacja w tym kraju pod tym kątem cenowym chociażby? Trzeba by Litwinów zapytać. I na pewno dowiemy się prawdy, że na tej operacji Litwini na pewno nie zyskali. Natomiast mam nadzieję, że te warunki, kryteria zostały jednak precyzyjnie sprawdzone i że właśnie złe podejście do ustalania zasad, jak to miało w przypadku Grecji, nie doprowadzi gospodarki litewskiej do bankructwa. I na koniec jeszcze o Brexit zapytam, bo pan jest posłem Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości, który zasiada we frakcji Europejscy Konserwatyści Reformatorzy. Przypomnijmy, trzecia siła polityczna w Parlamencie Europejskim, do której należą również posłowie Wielkiej Brytanii. I jest taka dyskusja w kuluarach, czy też poza nimi, co należy zrobić, jeżeli chodzi o ten Brexit. Czy rzeczywiście mądrą decyzją byłoby notyfikowanie Rady Europejskiej, czy też być może potrzebna jest jakaś taka opozycja ku temu i chęć pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, mając na uwadze to, o czym mówimy w tym programie, budżet Unii Europejskiej, składkę członkowską i pieniądze, krótko rzecz ujmując. Jeśli chodzi o Brexit, to jest wielka zasługa w tym, że rozstrzygnięcie referendum było takie, a nie inne, zasługa w cudzysłowie Komisji Europejskiej, w ogóle struktur Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego również. Ciągłe uchylanie się od niezbędnych reform strukturalnych, jak to ma miejsce w przypadku krajów unijnych, strefy euro, doprowadza do takiej sytuacji, jakiej byliśmy świadkami, czy jesteśmy świadkami tutaj w odniesieniu może nie tyle Wielkiej Brytanii, co południa Europy. Jeśli Komisja Europejska, jeśli układ polityczny, decydujący, współdecydujący, decydujący o losach Unii Europejskiej nie wyciągnie z tego wniosku, to takich wyjść spektakularnych bardziej lub mniej będziemy mieli w przyszłości nieco więcej. Natomiast tutaj pan poruszył bardzo poważny problem, który nas dotyka również. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Sprawa Brexitu i podejścia posłów brytyjskich do spraw unijnych, do spraw ponadnarodowych w sytuacji, kiedy oni bardziej patrzą na to, ażeby jak najkorzystniej dla swojego narodu, dla swojego kraju wynegocjować sprawę wyjścia z Unii Europejskiej. Wcale im się nie dziwię, natomiast obawiam się, że z biegiem czasu, z upływem czasu coraz szybciej zaczną narastać problemy, jeśli chodzi o interes Polski i interes Wielkiej Brytanii. Czeka nas jednak nie problem, który wewnętrznie, wewnątrz właśnie grupę musimy rozwiązać. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, gościem w studiu parlamentarnym w Brukseli w Parlamencie Europejskim był pan poseł Europarlamentu Stanisław Orzuk, Komisja do Spraw Gospodarczych i Monetarnych w Parlamencie Europejskim. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Serdecznie dziękuję i z okazji Święta Narodowego 11 listopada wszystkim Polakom chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dobrze, że żyjemy w wolnym kraju, w wolnej ojczyźnie. Dbajmy o demokrację i wolność Polaków. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, ja również dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.